Osoby prowadzącej jesteśmy my, dociekliwi dziennikarze z przedszkola numer 19. Alan Połczyk, Jaś Piechna, Borys Cybelowski. A do programu zaprosiliśmy gospodarza naszego miasta, prezydenta, pana Marcina Witko. Witamy. Witam was bardzo serdecznie. Czy ma pan tremę? Mamy tak. Ja trochę też. Niedługo święta, to z czym pan do nas przyszedł? Aha, tak myślałem, że o to mnie spytacie. Słuchajcie, spotkałem po drodze świętego Mikołaja i spytałem go: Święty Mikołaju, co pan tutaj robi? A on mówi: wie pan, mam tyle pracy, za chwilę jest Wigilia i kompletuję ostatnie paczki z prezentami dla dzieciaków, które wysłały mi zamówienia. Więc powiedziałem mu, że idę na takie fajne spotkanie z trzema dziennikarzami młodymi i czy nie poratowałby mnie jakimiś prezentami dla tych dziennikarzy. I on mówi, że ma coś, co może by im się spodobało, więc dzięki temu świętemu Mikołajowi mam coś dla was, ale powiedział jedną rzecz. Proszę im przekazać, że dostaną to, jeżeli zapewnią pana, że będą w tym przyszłym roku grzeczni, że będą pomagać rodzicom, że nie będą dokuczać rodzeństwu, koleżankom, kolegom w przedszkolu. I teraz muszę was spytać w imieniu tego świętego Mikołaja. Czy w przyszłym roku będziecie grzeczni? Tak. Tak. Będziecie pomagać rodzicom? Tak. A pomagacie rodzicom? Tak. Tak. Przed świętami też? A w czym? Ja sprzątaniu i jeszcze stawianie choinkę z mamą. Ja wyrzucam śmieci. Mhm. A ja myję podłogi, myję talerze. I nie tłuczę talerzy, nie tłukę talerzy. No więc widzę, że zasłużyliście. Bardzo proszę, chłopcy, to dla was od świętego Mikołaja, ale pamiętajcie, macie być grzeczni. Jaś, to dla ciebie też. Proszę bardzo. Dziękuję. A my przygotowaliśmy dla pana strojek. Proszę. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Panie prezydencie, znane jest przysłowie: dzieci i ryby głosu nie mają. A jakby ryby miały głos, to co by powiedział nam na przykład karp na wigilijnym stole? Karp pewno by powiedział to, co mówiła w bajce Złota Rybka. Znacie bajkę o złotej rybce? Tak. Ja się pamiętam. Złota rybka powiedziała do rybaka, który ją złowił: wypuść mnie, a spełnię twoje życzenie. I pewno karp, gdyby mógł mówić, to też by powiedział tak samo, że wypuść mnie do wody, to spełnię twoje każde życzenie. Słyszeliśmy też, że w noc wigilijną inne zwierzęta też mówią ludzkim głosem. Jak pan myśli, co mogą nam powiedzieć bezdomne psy i kociaki? No pewno przygarnij mnie. Mój piesek, mam też takiego pieska w domu. Myślę, że ona chciałaby powiedzieć to, co okazuje na co dzień: kocham was. I tak okazuje, a pewno w Wigilii, jakby przemówiła ludzkim głosem, to by właśnie to powiedziała. Przechodzimy teraz do setna. Co pan zrobił w minionym roku dla przedszkolaków? Ojejku, dla przedszkolaków, dla wszystkich dzieciaków staramy się bardzo dużo robić.
Zawsze o Was pamiętamy przy organizowaniu wszystkich imprez kulturalnych. Zawsze jest strefa dla dzieciaków, w której dzieci mogą się bawić, mogą się rozwijać, mogą malować, mogą uczestniczyć w konkursach. Wasi wychowawcy, wasi pedagodzy przygotowują dla Was świetne konkursy. Wiem, że śpiewacie piosenki wakacyjne i jesteście nagradzane jako przedszkolaki. Wiem, że śpiewacie piosenki, świetnie piosenki patriotyczne, czyli takie o miłości do ojczyzny. Wiem, że wiele przedszkolaków uczestniczy z sukcesami w konkursach plastycznych. Ja zawsze staram się pamiętać i przekazywać na te konkursy jakieś drobne upominki, nagrody, tak żeby motywować Was do dalszego rozwoju, do dalszej pracy. A dlaczego nas nikt nie pyta o zdanie? Przecież my nie ryby. Ojejku, Wy zawsze wyrażacie swoje zdanie przez za pośrednictwem swoich rodziców, którzy żywo uczestniczą w kreowaniu rzeczywistości przedszkolnej i szkolnej. A Pan chodził do przedszkola? Miał Pan dziewczynę? To znaczy chodziłem do przedszkola, ale czy pytasz, czy w przedszkolu miałem dziewczynę, tak? No to teraz pytania takie bardzo intymne. Nie wiem, co moja żona powie na to, ale myślę, że jak powiem o przedszkolu, to się nie obradzi. No pamiętam, że miałem taką ulubioną koleżankę w przedszkolu. A wy macie? Ja miałam. Ja też miałam. Ja też miałem, tylko że ta koleżanka moja już poszła do szkoły. A my byliśmy w jednej grupie w przedszkolu, więc i później byliśmy też w jednej klasie w szkole. Ale teraz nie mamy kontaktu ze sobą. A pan był grzeczny? No, pewnie tak jak każdy chłopiec. Starałem się być grzecznym, ale to różnie z tym wychodzi, prawda? A pan śpiewał piosenki? Tak, zawsze lubiłem śpiewać piosenki. Moi nauczyciele wiedzieli od przedszkola, że nieźle mi to wychodzi i śpiewałem na wszystkich akademiach, na wszystkich jasełkach, na wszystkich uroczystościach. Dużo występowałem. A pan zaśpiewa jakąś tam kolędę? Ojejku, a jaką? To może razem zaśpiewamy. Którą lubicie kolędę? Pójdźmy wszyscy do stajenki, znacie taką kolędę? Ja tak. Trochę. A przybierzeli do Betlejem? Tak. Też. No to kawałek zaśpiewamy, przybierzeli do Betlejem? Uwaga, trzy, ale na trzy, cztery, tak? I trzy, cztery. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. No, brawo, 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 świetnie. Panie prezydencie, gdyby pan był Mikołajem, co by pan dał mieszkańcom Tomaszowa? Pokój, radość i miłość. Bo wszystkie te rzeczy, które wymieniłem, jeżeli mamy pokój, to czujemy się bezpiecznie. Jeżeli kochamy drugiego człowieka, to czujemy się bardzo szczęśliwi i bardzo potrzebni. I najważniejsze w życiu to być szczęśliwym. Nieważne, ile mamy pieniędzy, ile czegokolwiek mamy, najważniejsze, żeby to, co mamy, dawało nam szczęście. I to bym chciał dać wszystkim mieszkańcom naszego miasta i tym najmłodszym, waszym koleżankom i kolegom, i tym ciut starszym, i tym najstarszym szczęście. A słuchajcie, a powiedzcie, jak u Was jest ze sportem? U mnie łyżwy i basen. U mnie basen i łyżwy. Łyżwy i basen. A u mnie piłka, basen, łyżwy i narty. A ja koszykówka, piłka, narty i pływanie. A planujecie gdzieś wyjechać teraz w ferie? Śniegu nie ma w ogóle. Co to za zima, żeby śniegu nie było, nie? No tak. A chcielibyście, żeby spadł śnieg? Tak. No, tak.
Podobno, ja patrzyłem na prognozę pogody, to jest szansa, żeby śnieg spadł gdzieś koło wtorku, koło środy. Także na pewno po świętach. Szkoda, prawda? Bo święta zawsze są takie fajniejsze, jak jest biało za oknem, prawda? Ja myślę, że te kulkami albo rządzi bałwana. No właśnie, a ten śnieg jest potrzebny, bo dzieci nie mogą siedzieć cały czas w domu. Dzieci muszą jeździć na sankach, uczyć się jeździć na nartach. Muszą spędzać jak najwięcej czasu poza domem. Słucham? Ja na nartach już umiem jeździć. Ja też. Jasiek, też umiesz? Tak. Ja jeszcze na nartach? Jeździłem, ale jeszcze mam jeden sport, czyli bieganie. No, bieganie to też bardzo ważny sport dla naszego zdrowia. Ale wiecie co, powiem wam tak. Ja wiem, jak byłem mały, jeździłem na łyżwach i jeździłem też na nartach. I bardzo pomaga jazda na łyżwach w jeździe na nartach i jazda na nartach w jeździe na łyżwach. Podobne są takie, podobne są dyscypliny, bo tak podobnie zachowuje się nasze ciało. Na nartach się robi pizzę, a na tej, na łyżwach, jak się chce zastopować, to robi się ten, literę. Jaką? No właśnie, jaką literę, jak się chce zatrzymać, tak? Ale na desce. Można zrobić zygzaka, a można się zatrzymać literą V, prawda? Taką literką, tak? No. Tak się składa narty i się hamuje, tak? Ale tak na desce. Klubiem. Ale na desce można się po prostu obrócić taki. Bo wy jesteście to pokolenie deskowe, że narty na bok, a chętniej deska, nie? Takie zakręcenie i. Tak, ja tak robię. I tak, tak jest zatrzymane. Słuchajcie, to co powiedział Alan, że bieganie też jest bardzo ważne. Każdy ruch, każde nasze przebywanie na powietrzu i ruszanie się to jest dobre działanie dla naszego zdrowia, żebyśmy byli zdrowi. Kiedyś, jak mama taki zegarek i Marcin ma mój brat, to ja założyłem i ten 200, cały czas chodziłem i 200 przeszedłem. A powiedzcie mi z drugiej beczki, a co lubicie jeść? Ja jabłka. A jakie są potrawy wigilijne? Kto powie? Pierogi. Na przykład rybka. Ryba. To ta, która... ta, która... Gdyby mówiła, to co by powiedziała? Wypuść mnie, ja spełnię twoje każde życzenie. No właśnie, no. Ale rybkę byś zjadł. A nie boisz się, że może ci jakaś ość wpaść? Nie, bo zawsze my obieramy ryby wszystkie. Wszystkie my zawsze na Wigilii obieramy. A poza tą rybką, co jest jeszcze na Wigilii, chłopaki? Albo na przykład rosołek, już to. Rosołek na Wigilii? Czy chyba na świątecznym obiedzie, na drugi dzień? Właśnie o to mi chodziło. Albo barszczyk na rosołku. No co jeszcze powiedzcie? Co wiecie? Co pamiętacie, że... Zupa. Dobra. Zupa grzybowa? Tak, o to mi chodziło. Zupę grzybową. A co jeszcze jest? A co jest takiego ważnego, co robimy w czasie Wigilii? Wtedy, kiedy... Opłatek. Właśnie, no składamy sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem, tak? Dzieląc się. To nam przypomina, że powinniśmy się zawsze dzielić z wszystkimi, prawda? A na przykład, ile u ciebie jest osób na Wigilii, Jasiu? U mnie 15. 15, a u ciebie? 18. Maurycy, a u ciebie? Ja nie mogę policzyć. A zawsze wszystkie miejsca są zajęte? No, u mnie wszystkie. Tak? Nie wszystkie. Wiem. Ale jeszcze wiem, ile powinno być potraw na wigilijnym stole. A ile? 12. No. A dlaczego? Dlatego, bo było 12 apostołów. Macie dużą wiedzę. A powiedzcie mi taką rzecz, ale... bo u mnie to zawsze było jedno miejsce wolne. Wiecie? Tak, to ktoś jeszcze przychodzi. To jest takim symbolem, prawda, na Wigilii, że zawsze się jedno miejsce zostawia wolne, jako symbol tego, że
jak rodził się Pan Jezus, to dla Maryi nie było nigdzie miejsca i wszędzie odsyłano. Z każdej gospody, z każdego hotelu, jakbyśmy to określili dzisiaj, wszędzie odsyłano, mówiono, że nie ma dla was miejsca, idźcie gdzie indziej, tak? Nie było miejsca w gospodzie, ani nigdzie indziej. I to jest właśnie ten symbol, żebyśmy pamiętali o tych, którzy mogą do nas przyjść, ale też niech to symbolizuje to, żeby pamiętać o tych, którzy już od nas odeszli. I żeby sobie przypominać, że właśnie oni siedzą w tym miejscu, które jest puste. Ja mam dużo już. Pamiętajcie, żeby takie miejsce zawsze się znalazło, prawda? Żeby pamiętać o tym, bo w takim dalszym przesłaniu to jest jeszcze, żeby zawsze pamiętać o drugim człowieku. Nie o takich rzeczach jak zabawki, jak prezenty, jak inne rzeczy, tylko o drugim człowieku. Pamiętać o rodzeństwie, żeby się wzajemnie wspierać. A ja o niektórych już nie pamiętam. Moich psach. Mam 10 też. Tak? A ogólnie jeszcze wiem taką jedną rzecz. To, że u mnie, jeśli chodzi o miejsca, to u mnie zawsze jest o kilka miejsc za mało. O kilka. A, czyli jesteś się bardzo gościnny, rozumiem? Zawsze o 3 miejsca za mało. Albo 3, albo 2. Żalan, bo to czasami tak bywa, że człowiek nie jest w stanie przewidzieć, ile miejsca potrzeba, prawda? Ale to dobrze, jak jest miejsca za mało. Gorzej, jakby tego miejsca było za dużo. To bardzo dobrze. Dlatego u mojej babci jest o 3 mniej, bo ma babcia po prostu mniejszy pokój. A już wiecie, co Mikołaj wam przyniesie pod choinkę? Tak? A to skąd wiesz? Tak. Nie, to musiałam iść. Tak, i ja jeszcze zapomniałem powiedzieć, że jeszcze chciałem dostać gitarę, bo... No ja świetny pomysł. Ja już mam gitarę. Ja nie mam i to prawdziwą gitarę. Super. Taką zabawkową. Mój dziadek też ma gitarę. A Jaś nic nie mówi. Jaś, co byś chciał dostać pod choinkę od świętego Mikołaja? Auto na pilot. Jeszcze... klocki Lego i jeszcze klocki Lego Minecraft. Mhm. Świetny prezent. Świetne prezenty sobie wymyśliłeś, wiesz? I to są naprawdę dobre prezenty. Klocki. Bardzo dobry pomysł. Maurycy, a ty? A mój brat dużo prezentów chciał, ale nie wiem jak, już nie pamiętam. Ale ty co chciałeś? Ja chciałem... nowy telefon, tym, jak babcia mi dała, to miałem cały potłuczony, chciałem mieć nowy od Mikołaja. Pierwszy na Mikołajki właśnie go dostałem. A telefon będzie ci dużo czasu kradł. To zobacz, nie lepiej... Ja na nim prawie nie miał. Nie lepiej ćwiczyć na przykład autem zdalnie sterowanym i później być jakimś dobrym kierowcą albo układać klocki Lego? A nawet... I być świetnym inżynierem, na przykład świetnym inżynierem, świetnym architektem. Ale nawet ten, ja nie gram na tym telefonie, to tam nie mogę zainstalować gier. No to bardzo dobrze, bo tak to by ci kradł jeszcze więcej czasu. Wiem to, naprawdę uwierz mi. A jeszcze jakbyś miał różne aplikacje społecznościowe, to już nic byś nie robił, tylko siedział w telefonie. Także lepiej, powiem ci szczerze, lepiej jeździć na nartach albo układać klocki Lego. Alan, a ty co byś chciał dostać od Mikołaja? Pod choinkę. Samochód, jak się rysuje taki ślad na kartce i potem samochód tamten jeździ, albo jak się położy na przykład taką korę pod tamtym śladem, to on też potem jeździ. Też klocki Lego, tylko że klocki Lego City i też klocki Lego Minecraft. No i jeszcze takie, no i Lego Technik. Mhm. Jest takie coś jak Lego Technik i w nim się buduje samochody. O, też super pomysł. No, I do tego jest dołączany taki pilot i można tym sterować. No, to w ogóle rewelacja. Zbliżamy się do końca programu. Pora na życzenia. To tak, zacznę od was. Życzę wam i waszym rówieśnikom wspaniałych prezentów pod choinką. Życzę, żeby przyszły rok dla was był bardzo udany, żeby powoli realizowały się wasze marzenia. A państwu, mieszkańcom naszego miasta, życzę pogody ducha,
Życzę tego, aby ten świąteczny czas, który zagościł w naszych sercach, trwał w nich jak najdłużej, aby tętnił życzliwością, wzajemną miłością i chęcią sprawiania innym czegoś dobrego. Wesołych świąt. Też dołączamy się do tych życzeń. Dziękujemy Panu. Naszym i Państwa gościem był prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, pan Marcin Witko. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Wam też się podobał program. Jak tak, to napiszcie nam na Facebooku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gratuluję świetnego wywiadu.